Już za niedługo rozpocznie się kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski przed następnymi meczami eliminacji do zbliżających się Mistrzostw Europy w 2024 roku. Polskie Orły pod wodzą nowego selekcjonera Fernando Santosa zaliczyły potężny falstart i przegrały 2 z 3 pierwszych meczów eliminacyjnych w grupie, a dokładnie spotkania z Czechami oraz Mołdawią, wygrywając dotychczas jedynie z Albanią. Przed spotkaniami rewanżowymi biało-czerwonych czeka jeszcze rywalizacja z dość słabą reprezentacją Wysp Owczych, która raczej powinna zakończyć się zainkasowaniem kolejnych 3 punktów. Później oczywiście będą spotkania rewanżowe, w których ową stratę będzie można nadrobić. Mimo tego jednak rywale cały czas będą odskakiwać w klasyfikacji, odbierając nam stopniowo możliwość na kolejne mistrzostwa z udziałem Polski. Warto jednak zwrócić uwagę na to, jak wygląda nasza sytuacja w grupie, by ocenić, jakie mamy szanse na awans i co nasza drużyna musi zrobić, żeby wywalczyć jedną z 2 premiowanych nim pozycji. Zakładając, że w rewanżach wszystkie wyniki spotkań byłyby takie same jak w pierwszych spotkaniach i umownie również zakładając porażkę Albanii nad Czechami w pierwszym jeszcze nierozegranym meczu, tak samo Wysp Owczych nad reprezentacją Polski, rozkład tabeli wyglądałby w taki sposób. Na 5. miejscu Wyspy Owcze z 2 punktami, zdobytymi w spotkaniach z Mołdawią, która uplasowałaby się na pozycji 4. z 10 punktami. Na 3. miejscu prawdopodobnie Polska, aczkolwiek to zależałoby od bilansu bramkowego obu drużyn, dokładnie tego, jak wysoko Albania przegrałaby z Czechami, a Polska wygrała z Wyspami Owczymi. W przypadku, gdyby Albańczycy choćby zremisowali z Czechami, już mieliby punkt więcej na koniec i pozycję numer 2 z 14 punktami, wyprzedzając naszych niezależnie od naszego ostatniego wyniku meczu w pierwszej rundy. Liderem tabeli zaś zostałyby Czechy z 16 punktami, albo 20 w zależności od wyniku starcia z Albanią i 2 zwycięstwami nad Polską. My kibice jednak liczymy na trochę inny scenariusz. Zwłaszcza, że mało prawdopodobna wydaje się idealna powtórka całej pierwszej serii meczów. Jakie więc spotkania możemy uznać za kluczowe dla naszej drużyny narodowej? Teoretycznie wszystkie, aczkolwiek zakładając dalszą formę w kratkę naszej kadry, mogę poddać pod wątpliwość pewność w realizacji zamierzonego celu. W najlepszej sytuacji obecnie niepodważalnie są Czesi. Warto zwrócić uwagę na to, że na część meczów drugiej rundy wróci również ich gwiazda, czyli Patrick Schick, który dotychczas pauzował ze względu kontuzji i dlatego też nie pojawił się na boisku w pierwszym meczu z Polską. A nawet bez niego nasi sąsiedzi rozbili nas 3-1, odnosząc zwycięstwo również w starciu z Wyspami Owczymi i remisując z Mołdawią. Zakładając, że tym razem w rywalizacji z Mołdawią nie będzie już zaskoczenia, nie licząc rewanżu z Polską i meczów z Albanią, które nadal nie zostały rozegrane, drużyna narodowa Czech na koniec miałaby pewne 13 punktów. Wliczając jednak choćby jedno zwycięstwo w jednym z 2 meczów z Albańczykami, Czesi mają już 16 punktów w ostatecznej klasyfikacji. Gdyby wygrali jeszcze choćby albo z Polską, albo z Albanią, tym razem w rewanżu, punktów mieliby 19, a gdyby z obiema drużynami, to 22. Tymczasem Albania, w tym momencie mając 6 punktów na koncie, prawdopodobnie w rewanżach zainkasuje kolejne 6 w meczach z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Ich los będzie rozstrzygać się w rywalizacji z nami, a dla nas również będzie to kluczowy mecz. Obu drużynom oprócz na zwycięstwie w bezpośredniej rywalizacji na pewno będzie również zależeć na ugraniu punktów w walce z Czechami i to w pewnym stopniu powinno zaważyć w kwestii awansu, gdy punktacja jest tak wyrównana. Priorytetem więc dla reprezentacji Polski można określić zwycięstwo nad Mołdawią oraz Wyspami Owczymi, Albanią i walkę o cenne punkty z Czechami w rewanżu. Jeżeli w czarnym scenariuszu Albania pokonałaby 2 razy Czechy, bylibyśmy zmuszeni wręcz pokonać Czechów, jednak w tych bardziej realnych predykcjach raczej najistotniejsze będzie zwycięstwo w pojedynku bezpośrednim z Albańczykami, gdyż da to wtedy komfort bezpieczeństwa i możliwość rywalizacji w statystyce bilansu, nawet gdyby rywal pokonał Czechów. Wtedy, nawet gdy przeciwnik zwycięży z Czechami, którzy i tak pewnie łatwo pozycji lidera nie oddadzą, nadal obie drużyny, czyli Polska i Albania, zrównają się. Obie będą miały 15 oczek. Za plecami Czech, Polski i Albanii skrada się jednak czarny koń naszej grupy, który sprawił dotychczas pewne zaskoczenia. Mołdawianie mimo porażki z Albanią 0-2 i zaskakującego remisu 1-1 z ekipą z Wysp Owczych pokonali reprezentację Polski i zremisowali bezbramkowo z Czechami. Mając już teraz 5 punktów po pierwszej serii spotkań, postarają się wedrzeć do czołówki. Obserwując ich wyniki dla Polski, kluczowym będzie nie potknąć się w rywalizacji z nimi po raz drugi. Gdyby Mołdawianie sprawili kolejne zaskoczenie odbierając punkty Czechom albo Albanii, dla nas mogłoby to być dość korzystne, jednak istotne nadal byłoby nie gubić punktów w ten sam sposób. Jednym słowem zwyciężyć wszystkie drużyny jakie się da, a co najmniej nie stracić głupio punktów z jakąkolwiek inną drużyną niż Czechy. Wniosek więc dla biało-czerwonych orłów jest jeden. Zmobilizować się, nie potknąć w żadnym z meczów z Mołdawią i Wyspami Owczymi, skupić swoje siły na kluczowy dla nas mecz z Albańczykami i powalczyć choćby o zbawienny w naszej sytuacji na koniec punkt z Czechami. Bramki jednak powinniśmy zdobywać w jak największej ilości już
uszczelnić naszą defensywę jeszcze bardziej, by ograniczyć ich stratę. W tym momencie jednak wszystko zależy od czegoś, dlatego nadal mamy realne szanse na awans, ale z takimi błędami jak w spotkaniach z Mołdawią czy Czechami musimy pogodzić się z brakiem gry na Mistrzostwach Europy.